Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać przepiękną książkę, którą blog tylko dla mam objął patronatem medialnym. I powiem Wam, dlaczego ta książka jest wyjątkowa i dla mnie naprawdę niezwykła. To jest tytuł Bajka o piosence i nutkach. Muzyka dla najmłodszych. Jeżeli Wasze pociechy są roztańczone, rozśpiewane, lubią, kiedy coś gra, interesują się muzyką ogólnie pojętą i lubią na przykład zabawy słuchowe, rytmiczne, to warto im pokazać właśnie ten tytuł. To jest wydanie na 25-lecie, więc być może niektórzy rodzice pamiętają ze swojego dzieciństwa właśnie opowieść. Opowieść jest o dziewczynce, która ma na imię Piosenka. Mieszka sobie na skraju lasu ze swoim pieskiem, który nazywa się Refren, i z kotką, która nazywa się Zwrotka. I dziewczynka właśnie jest bardzo umuzykalniona, taka rozśpiewana, można powiedzieć. I ona prowadzi nas przez historię, która polega na szukaniu dźwięków, szukaniu piosenek, odnajdywaniu różnego rodzaju melodii. I na przykład mamy tutaj spacer do lasu i wiadomo, że w lesie można odnaleźć najróżniejsze dźwięki, które potem mogą się ułożyć w jakąś piękną melodię. I jeżeli mamy w domu jakikolwiek instrument, to faktycznie tej piosenki, którą zasłyszeliśmy gdzieś tam w lesie, czy gdziekolwiek indziej na spacerze, tutaj akurat jest las na samym początku, możemy tej piosenki poszukać w dźwiękach instrumentu, możemy tak długo się bawić, ćwiczyć, aż znajdziemy. I to jest takie zachęcanie dzieci do wyrażania swoich emocji, swoich wymyślonych czasami spraw w taki twórczy, muzyczny sposób. Oprócz tego, że cała ta książka jest tak bardzo poetycko i delikatnie, eterycznie momentami napisana, to jeszcze ma jedną bardzo ważną rzecz. Przedstawia dzieciom fachowe terminy muzyczne, tak ogólnie mówiąc. Zaczynamy od tego, że na fortepianie można grać palcami, rękami, do tego używamy rąk. Mamy prawą rękę i lewą rękę, więc tutaj już pierwsze takie edukacyjne informacje dla maluchów związane właśnie z tym, żeby rozpoznawały, która ręka jest prawa, a która lewa. I dalej mamy również mnóstwo niezwykle istotnych terminów muzycznych. Dowiadujemy się o kluczach wiolinowych, o gamie molowej, o gamie durowej i później powoli, powoli zaczynamy poznawać dźwięki, ale nie w taki zwykły sposób, że tutaj mamy nuty, one tak wyglądają, a nazywają się tak. Nie, my się tym wszystkim bawimy i właśnie dlatego, że to jest takie zaproszenie, ogromna zachęta do tego, żeby bawić się tymi dźwiękami, przy okazji ucząc się nazw przez na przykład skojarzenia albo przez ruch. Takie zaproszenie to jest coś, co ja lubię najbardziej, bo wiem, jestem przekonana o tym, że dzieci szybciej zapamiętają gamę C, D, E, F, G, A, H, C i w górę, i w dół, i w różnych możliwych konfiguracjach ważne są te dźwięki. I wciąż, czytając bajkę, uczymy się, dowiadujemy się najróżniejszych informacji związanych ogólnie mówiąc z światem muzycznym. I tych informacji jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, pokażę Wam takie jedno ze skojarzeń. Mamy tutaj nutę G i w tym wypadku mamy bohatera, Grzesia. I faktycznie te nutki to są dzieci. Dzieci, których imiona zaczynają się na konkretne litery C, D, E, F, G, A, H, C, żeby małemu czytelnikowi łatwo było zapamiętać i łatwo mu było zaprzyjaźnić się z tymi bohaterami. I każdy z tych bohaterów jest trochę inny. Tutaj mamy Henia, on jest w koronie i tutaj one, te dzieci bawią się. A wiadomo, że jak dźwięki z gamy, nuty zaczynają się bawić, to układają się w różne konfiguracje i tak mogą powstawać proste melodie. I zobaczcie, że mamy tutaj też zadania takie do rysowania, więc to nie jest tylko opowieść, ale również zachęcenie dziecka do tego, żeby i śpiewało, i nuciło, i skakało, i rysowało, i wykorzystywało wiedzę muzyczną do zabawy, ogólnie do zabawy, więc pomysłów tutaj na różne zabawy mamy bardzo, bardzo wiele.
A oprócz pomysłów z tej książki, która jednocześnie jest bajką do przeczytania, zobaczcie, dla osób, które bardziej zawodowo zajmują się pracą z dziećmi, mamy scenariusze zabaw na podstawie właśnie tej książki, więc na przykład dla przedszkoli, dla nauczycieli przedszkolnych, ale też i szkolnych, spójrzcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nawet jeżeli jest się rodzicem, który ma ochotę trochę bardziej zaangażować dziecko lub dzieci do zabaw muzycznych, to ja uważam, że ten zestaw albo w pojedynkę, albo właśnie podwójny, to jest strzał w dziesiątkę.